Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Violetta Kulpa, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Płockiej Radzie Miasta. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani Violetto, dzisiaj gościliśmy w studiu też m.in. radnego Kominka i wiceprezydenta Dyszkiewicza, których pytałam o diagnozę na temat spadku Wisły Płock z ekstraklasy. Jaka jest pani diagnoza? No, ta diagnoza była już artykułowana od wielu miesięcy, między innymi przez kibiców, przez specjalistów, którzy pałają się właśnie między innymi dziedziną sportu i szczególnie piłki nożnej. I to było jasne. Zarówno nie wywiązał się ze swojej roli dyrektor sportowy, trener, jak i oczywiście prezes, a w konsekwencji oczywiście właściciel, który powinien mieć nadzór, pietrze nad realizacją celów sportowych, funkcjonowaniem tej spółki. Do dziś nie wiemy, jakie tak naprawdę są, jaka jest sytuacja finansowa w spółce Wisła Płock. Złożyłam stosowny wniosek do Komisji Skarbu i Komisji Rewizyjnej, aby przedstawić nam sytuację obecną finansową, nie na koniec tamtego roku, tylko na dzień 31 maja, bądź nie wiem, któryś czerwca, jeśli będzie ten wniosek omawiany, aby zlecić niezależny audyt finansowy, który pokaże nam tak naprawdę sytuację, co się działo w tej spółce, czy są jakieś pożyczki, czy były płacone wynagrodzenia dla zawodników, czy są na bieżąco realizowane wszelkie płatności. Rozumiem oczywiście, że dla licencji potrzeba wykazania 3 miesiące wstecz, że nie ma żadnych zaległości. Znaczy 3 miesiące nie może być tych zaległości. Natomiast de facto nie wiemy, co się dzieje w tej firmie, w tej spółce, w klubie sportowym. Nie wiedzieliśmy do końca, co się dzieje w szatni, pomiędzy zawodnikami a trenerem, pomiędzy sztabem szkoleniowym. Ale też i pomiędzy prezesem a kibicami ta informacja. No tak, była troszeczkę zasygnalizowana, ale to niedługo przed spadkiem, kiedy kibice przyjechali z taczkami przed Orlen Arenę, bo przed stadion nie mogli. Wtedy sygnalizowali, że coś jest w klubie nie tak. Znaczy, panie redaktor, to było takie apogeum już. To kibice już wcześniej, dużo wcześniej sygnalizowali. Oczywiście rundę jesienną mieliśmy super. No, posypało się wszystko w tej rundzie wiosennej. Wszyscy się cieszyli po rundzie jesiennej, że zespół jest w fantastycznej kondycji, rzeczywiście sportowo osiągał bardzo duże wyniki. Liczyliśmy, że to będzie gdzieś ta czołówka tabeli ekstraklasy, natomiast w rundzie wiosennej, przepraszam, niestety wszystko się posypało. Czyli coś było nie tak, coś nie zagrało. Nikt nie definiował tego problemu ze strony osób, które powinny to robić, bo to jest ich rola i zadanie codzienne. I nie ma tu dla mnie znaczenia jakieś tłumaczenie prezydenta, który podczas wspólnych komisji w Radzie Miasta Płocka zaczął bronić prezesa Marca, mówiąc, że on 12 godzin na dobę pracował codziennie, że był przemęczony, że dopiero tak na dobrą sprawę chyba dwie kolejki przed końcem sezonu mu zasygnalizował, że nie daje rady, nie podołał temu zadaniu. No to przepraszam bardzo, to chyba wszyscy widzieli, że ta runda wiosenna to nie są tylko te dwa ostatnie mecze, ale dużo, dużo wcześniej, kiedy nie wygrywaliśmy praktycznie żadnego meczu, nie dostarczaliśmy punktów po to, żeby móc zwyżkować w tabeli ekstraklasy, no to w takim razie, gdzie jest ten nadzór, gdzie są osoby, które w tym wszystkim tkwiły, które zatrudniały, podejmowały decyzję o zatrudnianiu kolejnych zawodników, niestety Słowaków. Zaczęło się w zasadzie od tego, kiedy zarząd klubu zdecydował o sprzedaży jednego z najlepszych zawodników Davo. I wtedy już kibice sygnalizowali, co robicie, jak można sprzedawać w środku sezonu, kiedy walczymy tak naprawdę o to, czy będziemy dalej, czy nie będziemy w Ekstraklasie, jednego z najlepszych zawodników. No i wtedy wszyscy nam mamili oczy, że to będzie jakaś super transakcja, że wzbogaci się klub znacznie na sprzedaży. No, ale teraz pytanie, czy ta transakcja nie była konieczna,
a nie tylko dozwolona. Dokładnie, tylko zadaję zawsze wtedy pytanie, czy jeśli mamy bilans, bo czy dostaliśmy, nie wiem, do klubu 2 miliony, bo taka była kwota między innymi tego zastrzyku finansowego na jednej z sesji Rady Miasta Płocka, kiedy to przekazywaliśmy 2 miliony złotych do spółki, do Wisły Płock, do klubu. Nie wiem, czy to jest 2 miliony, czy 3, czy 4, czy więcej milionów, które było ze sprzedaż, ale versus 10 milionów, które teraz tracimy na tym, że spadliśmy do pierwszej ligi, no to w takim razie jaki jest bilans? No wychodzi na minus, tak? Mhm. No to jeśli ktoś nie myślał o tym, że ten zawodnik stanowi jakieś wzmocnienie, jest też rodzajem autorytetu wśród innych zawodników, którzy też dążą do tego, żeby grać lepiej, żeby starać się opracować jakąś taktykę, no to w takim razie nie wiem, gdzie brnęliśmy, gdzie chcieliśmy dalej, natomiast najgorsze jest to, że w tej sytuacji nic się nie zmienia, nie ma żadnych refleksji. To spotkanie, które zostało zaaranżowane zresztą z inicjatywy kibiców na wspólnym posiedzeniu komisji, kiedy mieliśmy omawiać absolutorium prezydenta i realizację budżetu za tamten rok, no właśnie wtedy poprosili kibice o to spotkanie. Abstrahuję od tego, że nie widziałam tyle policji i straży miejskiej na starym rynku już bardzo, bardzo dawno, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek tyle było. No tak, tam kibice sygnalizowali, że nawet mieli problemy z wejściem tak, na salę. Tak, Urząd Miasta był twierdzą, to był czwartek, urząd powinien być czynny do 17:30, tymczasem o godzinie 16 nie można było wejść od ulicy Zduńskiej. No to ja się zapytałam Straż Miejską, no to jak ma wejść mieszkaniec, który chce załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Płocka? No to mi powiedziano, że od Kazimierza Wielkiego niech szuka wejścia. No więc czego się bał prezydent? No, spojrzeć w twarz kibicom, spojrzeć w twarz radnym, wyjaśnić, powiedzieć o szczegółach, co dostrzegł, czego nie dostrzegł, za co przeprasza, co było źle, jakie postanawia dokonać zmiany personalne. No tego, tak na dobrą sprawę niczego się nie dowiedzieliśmy. Jedyne, co na komisji wybrzmiało z ust prezydenta, to obwinianie kibiców za hejt, którego dokonują teraz na social mediach, czy nie wiem, nawet padły słowa, że gdzieś na murach są wypisywane napisy, ale kibice tego do nie potwierdzili. Do tego hejtu jeszcze wrócimy. Natomiast wspomniała pani o problemach finansowych, jakie dochodzą zresztą do nas również, problemach finansowych klubu. Ta sytuacja finansowa na pewno się pogorszy, bo no tak, 10 milionów to są wpływy z tego, że byli po prostu w tej ekstraklasie, teraz tego zabraknie. Więcej niż transmisji. Tak, sponsorzy również zapewne te kwoty swoje zmniejszą, no bo nie ma już ekstraklasy, tylko pierwsza liga. Ale zapytam jeszcze o coś, co pytałam już też radnego Kominka. Odchodzą od nas zawodnicy, dobrzy zawodnicy, bo też i nie chcą grać w pierwszej lidze. Prawdopodobnie nawet Dominik Furman też zdecyduje się na odejście. Problemy finansowe, bo mniejsza kwota, sama świadomość, że gramy w pierwszej lidze. Czy w ogóle powrót do ekstraklasy jest jeszcze możliwy? Znaczy powrót do ekstraklasy jest możliwy i na pewno ta wiara w to, że no, walczyliśmy 7 lat temu, też no, było to trudne, ale się udało. Myślę, że jest możliwy, tylko potrzebna jest, po pierwsze potrzebny jest plan naprawczy tej spółki. Nie tylko hasło, że naszym celem jest wejście do ekstraklasy, ale tak, tylko jaki mamy plan, jakie etapy, w jaki sposób, co chcemy zrobić, to na wszystko na to się składa, tak? I funkcjonowanie klubu, i zmiany kadrowe w samym klubie, relacje pomiędzy właścicielem a klubem, no bo nie wyobrażam sobie, żeby właściciel się w ogóle nie interesował tym, co się dzieje w klubie, tylko zawierzył, bo tak jak usłyszeliśmy właśnie z ust prezydenta, że on zawierzył, prezes tak, Marzec zawierzył. Tak, podstawą było zaufanie. Zarówno trenerowi, jak i dyrektorowi sportowemu, czy prezydent zaufał prezesowi spółki, no to no na wierze no nie zbudujemy strategii wejścia do ekstraklasy. Oczywiście wiara jest potrzebna, kibicowanie jest potrzebne, wierzenie w tą drużynę jest potrzebne, ale potrzebna jest strategia. I to jest zadanie teraz, gdzie tak naprawdę w pierwszym dniu po spadku z ekstraklasy
osoby, które są za to odpowiedzialne, powinny usiąść i już opracowywać konkretną strategię dalej, co mamy robić. Nie wiem, czy to będzie nadal trener Saganowski, czy będzie inny trener, czy to będzie nadal prezes Marzec, czy będzie inny prezes. Nie wiem, czy to będzie, czy będzie powołany jakiś dyrektor sportowy po odwołaniu pana Magdonia, czy nie będzie. Nie wiem. Tego my nie wiemy, ale to powinni wiedzieć ci ludzie, którzy teraz odpowiadają za funkcjonowanie klubu, spółki, usiąść i opracować plan strategii, co robimy dalej, a nie tylko hasło, chcemy powrotu do ekstraklasy. No fajne hasło, tylko że no, za tym coś powinno iść, a nie tylko sobie rzucimy coś w eter. Portale ogólnopolskie zajmujące się tematyką sportową dywagowały, a właściwie już głosiły z całym przekonaniem, że prezes Marzec odejdzie z klubu. Ja takiej pewności nie mam po obronie, jaką wygłosił pan Nowakowski podczas tego posiedzenia wspólnych komisji. Prawdopodobnie będzie tak, jak pani wspomniała podczas tego posiedzenia, że prezes może zostać wiceprezesem, ale w klubie będzie nadal. Natomiast podczas posiedzenia tej komisji zdziwiło mnie, że pana Marca nie było na tym spotkaniu, które było powszechnie wiadomym, że tam kibice się pojawią, że ten temat będzie poruszany. Co pani sądzi o zachowaniu prezesa Marca w obliczu spadku z Ekstraklasy? Znaczy, po pierwsze chcę powiedzieć, nawiązując do tego spotkania, które się odbyło, że to kibice zachowali klasę wobec tego, wbrew temu, co sobą zaprezentował prezydent. Bo kibice, mimo że tak się obawiał prezydent agresji, nie wiem, wykrzykiwania, przekleństw, no tego nie było. To była spokojna rozmowa, przedstawienie, wyartykułowanie tego, co kibicom się nie podobało, na co zwracali uwagę, co było lekceważone wcześniej i nikt tego nie podejmował. Versus to, co zaproponował w swojej mowie prezydent, czyli tak naprawdę obwinianie kibiców za to, że stosują hejt, że wyśmiewają prezesa Marca, że chcą jego odwołania i tak dalej, i tak dalej. Więc no, biorąc pod uwagę zaprezentowanie tych dwóch stanowisk, no, mogę dzisiaj powiedzieć, że z klasą zachowali się kibice podczas tego spotkania i chwała im za to, że rzeczywiście chcą rozmawiać merytorycznie, bo widać, że dla nich jest ten klub bardzo ważny. Pytanie, czy dla prezydenta? Natomiast jeśli chodzi o samo słowo przepraszam, to ono w moim przekonaniu tak do końca nie padło z ust prezydenta. Ja zapamiętałam w swojej głowie tylko to, co dla mnie jest dziwnym określeniem też, jak to prezydent mówi, że frajersko spadliśmy z ekstraklasy. No tak, tylko że za tym frajerskim spadkiem z ekstraklasy stoi właśnie prezydent. No to frajersko nic nie zauważył, że spadliśmy z ekstraklasy. Teraz jeśli chodzi o pana prezesa Marca. Ja zadawałam pytanie prezydentowi, dlaczego nie ma pana prezesa Marca, wiedząc o tym, że będzie ten punkt, wiedząc o tym, że kibice umawiają się na takie spotkanie, dlaczego go nie ma. No nie usłyszałam de facto takiej odpowiedzi wprost. Natomiast mogę jedno powiedzieć. No, to praktycznie stało się paręnaście godzin temu, kiedy no, dostaliśmy informację, bo trzy drużyny oczywiście z pierwszej ligi awansują teraz do ekstraklasy. Jedna drużyna ma pewność, te dwie kolejne rozgrywają baraże. Wczoraj Wisła Kraków przegrała mecz i zachował klasę prezes tego klubu, kiedy po meczu na Facebooku, na social mediach, w przestrzeni publicznej przeprosił za to, co się wydarzyło. Zresztą gdzieś mogę zacytować nawet te słowa. Drodzy sympatycy Wisły Kraków, przepraszam, że zawiedliśmy i nie byliśmy w stanie spełnić pokładanych w nas oczekiwań. Przez ostatnie pół roku udało się zbudować nam wiele, ale nie wystarczyło niewystarczająco dużo, aby zakończyć misję z sukcesem. Ja po spadku Wisły Płock z Ekstraklasy nigdzie w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej nie usłyszałam wystąpienia prezesa Marca. Przepraszam was, mieszkańcy, kibice, za to, że spadliśmy. To była po części moja wina, po części trenera, dyrektora sportowego. Co się tylko stało zaraz po spadku? Odwołano dyrektora sportowego, pana Magdonia, którego już dawno powinno się było odwołać. I uważano chyba, że no,
ścięto jedną głowę i to wszystko wystarczy, Polacy nic się nie stało. No tak, ta sytuacja podczas posiedzenia Rady Nadzorczej była wyjątkowo dziwna, bo tak jak pani wspomniała też podczas tego posiedzenia, dlaczego nie uprzedzono członków o tym, że powinni być stacjonarnie na tym posiedzeniu, skoro regulamin mówi o tym, że jeżeli są online, to odwołać prezesa nie można, bo nie można zmienić porządku obrad tej Rady Nadzorczej. Tak, ja usłyszałam informację, że jeśli wprowadza się nowy punkt do porządku obrad, jeśli dotyczy to uchwały, no to wtedy wszyscy członkowie rady, żeby zagłosować, muszą obecni być stacjonarnie. Ale zarówno prezydent miasta, ani prezes klubu, ale to jest rola prezydenta, bo on wskazuje członków rady nadzorczej jako właściciel. Jako właściciel teraz już mówi, że właścicielami są kibice. Wcześniej używał tej retoryki, że to on jest właścicielem klubu. Powinien zaproponować punkt do porządku obrad i zaapelować do członków Rady Nadzorczej o przybycie osobiste na posiedzenie po to, żeby przegłosować tą uchwałę. Ani jedno, ani drugie się nie stało. Proszę, no i to pewnie podburzyło też bardziej kibiców. Dokładnie, tak? I powiedziałam wówczas prezydentowi, żeby, bo też taka retoryka się przewijała w mediach, że no poniekąd to jest wina Rady Nadzorczej, że nie odwołała prezesa. No nie, bo taki punkt w ogóle nie stanął w porządku. Mówiła pani o hejcie, który podkreślał prezydent, nastąpił wobec prezesa Marca. Natomiast zauważyłam, że na pani profilu pojawiła się interpelacja nowa, w której to pani zwraca uwagę prezydentowi na hejt, który promuje. Co panią tak wzburzyło w tym poście prezydenta? Tak, rzeczywiście. No, tak jak powiedziałam 1 czerwca, kiedy mieliśmy to spotkanie z kibicami na komisjach, prezydent tak bardzo był podekscytowany tą negatywnym wyrazem kibiców w postaci tego hejtu w social mediach, czy w mediach publicznych, w komentarzach pod artykułami. Natomiast 4 czerwca był marsz polityczny, w którym on uczestniczył osobiście. Natomiast jest coś takiego w przestrzeni u nas w Płocku, jak profil oficjalny na Facebooku prezydenta miasta Płocka, który jest opracowywany i uzupełniany, uaktualniany przez pracowników Urzędu Miasta Płocka. I na tym profilu oczywiście znalazł się ten marsz, jego zdjęcia z tego marszu, wraz ze zdjęciami, na których jest nawoływanie właśnie do hejtu, typu PiS równa się faszyzm, czy 8 gwiazdek. Ja zadałam pytanie, czy pan prezydent ma świadomość tego, że po pierwsze używa do kampanii politycznej i do hejtu ukierunkowanego na jedną opcję polityczną pracowników za pieniądze publiczne, czyli de facto wszyscy mieszkańcy Płocka uczestniczą w kampanii hejtu przeciwko innej partii politycznej, która się panu prezydentowi nie podoba. Po drugie, jest polonistą, jest pedagogiem, jest nauczycielem, w związku z tym, czy jemu się podoba tego typu propagowanie hejtu na social mediach, które są oficjalnym profilem prezydenta miasta Płocka, utrzymywanym z pieniędzy publicznych podatników. Więc czekam na odpowiedzi, bo dla mnie to jest niedopuszczalne, to co robi. Realizuje swoją kampanię hejtu, nienawiści wobec innej partii, która nie jest zbieżna z jego poglądami politycznymi, a dodatkowo można domniemywać w tym przypadku, że jeśli mieszkaniec, który umówi się na spotkanie albo chce załatwić jakąś sprawę w ratuszu, który ma zdiagnozowane, jasne, określone poglądy polityczne, które nie należą do poglądów politycznych Platformy Obywatelskiej, można domniemywać, że będzie źle potraktowany, że jego sprawa nie będzie we właściwy sposób załatwiona, bo pan prezydent uprawia w ratuszu politykę. Czyli de facto radni, którzy należą również do klubu Prawa i Sprawiedliwości, mogą być traktowani w sposób nienależyty, dlatego że nie są z tej opcji politycznej, która jest panu prezydentowi wygodna. No tak, i teraz pytanie faktycznie, czy profil, który nosi nazwę w swoim członie, bo jest Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka, czy powinien też zawierać prywatne poglądy polityczne pana prezydenta, czy też odnosić się do tego, co w mieście się dzieje? No pytanie, czy pan prezydent jest prezydentem wszystkich płocczan, czy tylko określonej opcji politycznej, tych osób, które
należą do tego ugrupowania albo są sympatykami. To pytanie pozostawiamy otwartym. Mamy nadzieję, że pan prezydent odniesie się do tego. Być może przyjmie zaproszenie do naszego studia i odpowie wprost na to pytanie. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Moim gościem była Violetta Kulpa. Dziękuję serdecznie.